Czemu nie? Kurde, możemy zrobić coś takiego, pewnie, nie ma problemu. Przyda nam się coś takiego, dobra, to jak my mamy teraz użyć tego? Już nic nie przychodzi mi do głowy. Jak to się używa? Mogę sobie to ustawić gdzieś? Dobra, ustawmy sobie łajno bomby teraz. Pod trójkąt. O nie! Nie chciałem tego. Kurde! Ja będę mógł każdy taki ten atakować. Tylko musimy poszukać, czy jest więcej takich, kurde. Jak to się nazywa? Kurde, no to ma jakąś taką swoją nazwę. Żeby rzucić tam tą śmierdzącą kulą. Kula daje fula. Dobra, możemy stąd wyjść wtedy do korytarzu Glenmore Peaksa. I idziemy do naszego dormitorium, żeby te rękawice smocze oddać. Żeby dostać punkty, bo my chcemy punkty zdobywać. Chcemy sobie plusować, jak to się mówi. Dobra, wypad z baru, nie lubimy was w zasrane książki, nikt was nie lubi. Nawet wasi koledzy was nie lubią. A to już jest naprawdę coś smutnego, jeżeli wasi koledzy z innej półki was nie lubią. No to co, widzimy się w dormitorium, moi drodzy. Hasło? Nędzny błazen! Istotnie! Trzeba nim być! No i jesteśmy w dormitorium, moi drodzy. Zanosimy co trzeba. Kurczę, punkty! 10 punktów, 340 mamy już. Paczka sowiej poczty. Ostatnio widziana, jak spadała na podwórzec wieży zegarowej. W razie odnalezienia wróć do tablicy ogłoszeń. Zajebiście, na pewno to zrobię. To możesz być bardziej niż pewien, mój drogi, moja droga notatko. Dobra, moi drodzy, to co, kończymy dzień? Nie, nic tu po nas już. Możemy sobie zakończyć dzień. Oh yeah, 340 punktów. Teraz podsumujemy punkty. Slytherin, Ravenclaw, Hufflepuff, Gryffindor. Prowadzi Gryffindor. Zajebiście. Dobrze, podoba mi się to. Harry bardzo chciał rozpocząć obiecane przez profesora Lupina lekcje obrony przed dementorami. Co się stało? Ten kot zawziął się na parszywka. Przysięgam, że usłyszał, jak mówię, że mam parszywka w kieszeni i zaatakował go. A ty dokąd się wybierasz? Do klasy historii magii na czwartym piętrze. Profesor Lupin przysłał mi wiadomość. Będzie mnie uczył, jak przepędzać dementorów. To brzmi fascynująco. Możemy iść z tobą? Nie widzę przeciwwskazań. Chodźmy. No, nie widzę przeciwwskazań. Chodźmy. Dokładnie. Tylko zanim pójdziemy, zapiszmy sobie najpierw. Bo warto sobie zapisywać co jakiś czas gierka. A ja miałem to zrobić już wcześniej, a tego nie zrobiłem. Więc dlatego już jesteśmy po Carpe Retractum u profesora Flitwicka. Zajebiście. Więc jak będzie teraz nasz save się nazywał? To jest bardzo dobre pytanie. Patronus. O, zajebiście. Fajna nazwa. Swoją drogą, jestem ciekaw, ile w ogóle mamy gry już. Procent. Punktacja zadań. 46%. No to kurde, ładny wynik mamy. To wiecie co? Ja bym spróbował pójść jeszcze na błonie Hogwartu do tej wieży zegarowej i zgarnął sobie punkty. Ale nie wiem, czy będą tam drzwi otwarte, dlatego teraz zrobimy cięcie! Ale zanim zrobimy cięcie, to jeszcze tutaj rzucimy. 8 z 10. To ile ten Ron musi mieć tam rzucone tych? Chyba 20, co nie?
Tak, śmierdzące kuliki 20. Okej. No to będziemy mieli kurde ładną eksplorację tutaj w Hogwarcie. Dobra, nieważne. To teraz serio, widzimy się prawdopodobnie na błoniach, jeżeli chodźmy. Będzie możliwość tam do wieży zegarowej się dostać i zdobyć to, co trzeba. A jak nie, to widzimy się przy gabinecie profesora Lupina. Bo wypadałoby tam pójść, no nie? Ja myślę, że dzisiaj jak się skupię, przesiedzę sobie tak z wami, to może nawet dzisiaj tę gierkę skończę, bo ja to nagrywam 4 lipca, nie? Dzień po dniu w zasadzie tego Harry'ego Pottera muce. Więc w sumie zostaną mi niedługo 2 gry z 4, jeżeli chodzi o tą listę let's play, bo akurat maraton Pottera jest w środku. Pora trzeciej klanku załodze Q. A tak to zostanie mi tylko już Ape Escape w sumie. No. Więc kurde ładny se zapas zrobię. Ale wydaje mi się, że chyba będzie ten. Chyba nie będę mógł pójść na błonie. Coś mi się wydaje, że błonie będą zablokowane. Nie, jednak jest chyba otwarte. Sala wejściowa. Tylko pytanie, czy prefekci nie będą kurde się tu kręcić. No tak też może oczywiście być, nie mówię, że nie. Powinniśmy wrócić do Wielkich Schodów. ...340, ale ładnie nam idzie, kurde, zajebiście. Dobra, możemy iść na tereny Hogwartu, zajebiście. No to zabieramy co nasze, idziemy oddać, zobaczymy jakie będzie następne poboczne zadanie. I nie będziemy robili następnego pobocznego, tylko od razu idziemy na lekcję tam u Lupina, nie? Żeby wiecie, żeby mieć jak największą tą ilość punktów. Oj, ten loading screen też był zajebisty bardzo. Dobra, jesteśmy przy wieży zegarowej nocą. Szkoda, że tutaj do środka się nie możemy dostać. O, tutaj. Fajnie byłoby. Wspaniale. Ale wiecie, co wam powiem? Te błonie Hogwartu to są takie chyba najbardziej autentyczne błonie, no bo jak pamiętacie, to w Więźniu Azkabanu na PC-ta nie było tego mostu. I to jest takie najbardziej autentyczne, bo pamiętam, że w książce i w filmie był ten most na drugą stronę do Hagrida. Więc... No, powiem szczerze, to są najbardziej chyba autentyczna droga do tego, do Hagrida, no nie? A teraz, kurde, idziemy. Idziemy zanieść co trzeba i idziemy do profesora Lupina. No dobra, to zanosimy co trzeba. Zanosimy co trzeba, powiedziałem. Jeśli nie zdobędziemy skrzydełek elfów na następną lekcję eliksirów u Snape'a, to nie wiem, co się stanie. Kurczę, punkty! 10 punktów. Możemy już iść do klasy historii magii? Chcę zobaczyć, co profesor Lupin pokaże Harry'emu. To właściwa droga. Marnujemy tylko czas. Więc następnym naszym pobocznym zadaniem będzie ten, znalezienie klucza, który ponoć był na pierwszym piętrze. I możemy w razie co sobie go zebrać. Już będziemy mieli go z głowy, wtedy po prostu się tylko podejdzie i odda. Na transmutację, chociaż kurde... to ja bym może tam za dnia się bardziej wybrał, bo tam się kręcą teraz. Chociaż... Wspaniale! Dobra, mamy klucz. Bułka z masłem. Aha. Ale chyba klucz się zapisał, co nie? Mamy klucz, dobra, to wychodzimy stąd. Elo. Nic tu po nas. A stwierdziłem, że w sumie już to odniosę, czemu by nie. Skoro już zebraliśmy, no to warto byłoby to oddać. 10 punktów. 10 punktów. Mamy 360. Ej, my chyba już zrobiliśmy wszystkie misje poboczne, jeżeli chodzi o tablicę ogłoszeń. O kurcze.
Fajnie w sumie. To teraz już możemy iść ten na lekcję u Lupina w sumie, a potem będziemy mogli w inny sposób punkty zebrać. Mam nadzieję, że ten, jak nauczymy się tego nowego czaru teraz, to dostaniemy jakieś punkty od niego. Byłoby fajnie w sumie. No dobra, moi drodzy, wchodzimy w takim razie, że tak powiem, na lekcję do profesora Lupina. I teraz tak, jestem ciekaw, czy tutaj w ogóle będą chodzić ci prefekci. Znaczy, może nie prefekci, a bardziej ci, no. No chyba tak, chyba oni, no. Tak, będą się tu kręcić, kurde, chuje. Dlatego trzeba będzie jakoś... O, i teraz szybko... Nie! Nie teraz, kurde, ja to zrobiłem, kurde, bezmyślnie. Musimy obserwować kamerą, gdzie on będzie szedł. Dawaj, cofaj się, no, cofaj się, cofaj się. Ty śmieciu! Patrzcie, jaki typ! Ale on mnie teraz nie zobaczy, on mnie teraz nie zobaczy. Nie wolno ci tu być. Jak on mnie zobaczył? To ja muszę w tamtą stronę pobiec. Myślałem, że mnie nie zobaczy, bo on się tak jakoś dziwnie odwrócił. Yeah, dobrze! Ale ładnie, żeśmy go wyminęli, to było piękne. Dobra, zobaczmy, kurde, co ten profesor Lupin dla nas przygotował. Może troszeczkę ściszę ten mikrofon. Na 87, jak było. Idziemy. Gdzie on jest? On czasem go tutaj nie powinno być? Ale ładnie ta biała ściana wygląda tutaj. He, Lupin, gdzie jesteś? Czekajcie, aż zobaczę, co w zadaniu pisze. Spotkaj się z profesorem Lupinem w pracowni historii magii na czwartym. Aha! Ja z przyzwyczajenia tutaj lezę. Ja pierdzielę, dobra, to w ogóle na inne piętro żeśmy poszli. Jezu, ale fail. Bez kitu. Ale to był fail. Bez sensu. No to było easy, powiem wam szczerze, to ładnie akurat zrobiłem. Co prawda nie odzywałem się, bo się skupiłem, ale no wiecie, o co chodzi. Ładnie tak czy siak poszło, w mojej opinii. Dobra, więc teraz idziemy na czwarte piętro. Historia magii. Lupin, czekaj tam i nie uciekaj nigdzie, bo jeżeli zaraz dostanę informację, że ty jednak na trzecim znowu siedzisz, no to kurde, nogi z dupy powyrywam tobie. Oczywiście warto tutaj podejść i użyć Glacius. No, oczywiście, Hermiona. Hono tu Hermiona. Użyjemy sobie Glacius. Czemu by nie? Naprawdę powinniśmy już iść. Mamy kartę. Nieźle. Jaką kartę żeśmy teraz zebrali? Oto jest właśnie pytanie, moi drodzy. Folio Universitas. Czarodzieje i wampiry. Mamy trzech wampirów teraz już. Ale nie, to było. Więc czarodzieje to muszą być. Nie. Kurde, co ja jeszcze zdobyłem? Chyba to jest to. Chyba. Kurde, nie wiem, powiem wam szczerze, że ja już się gubię w tych kartach. Mamy tak, 5, 10,
13, 16, 18 kart już zebranych z 50. Masakra, to jest straszne w ogóle, że tutaj nie ma tego dubbingu, w sensie dubbingu, na zasadzie tego, że ten narrator nie czyta tych kart. Trochę byłoby łatwiej. O, chodźmy. Dara, gdzie jesteś, Lupin? Szukamy Lupina. Lupin może być... Ej, czekajcie chwilę. Wait a second. Widzicie, co tutaj mamy? Panowie, halo, gdzie wy jesteście? Kółeczko? Kółeczko? Musimy już iść do klasy historii magii. Lumos, Lumos. Lumos duo. Bierzemy Lumos. Moi drodzy, patrzcie, co żeśmy odkryli. Widzicie? Patrzcie, jakie sekrety tutaj mamy. Znakomicie. Dobrze, znakomicie. Teraz sprawdzamy, co to za karta. Akurat pamiętam. Co? Udało ci się zebrać zestaw kart wampiru. 20 punktów dla Gryffindoru. Zajebiście. Zajebiście. Mamy komplet, moi drodzy. Mamy 5 na 5, czyli teraz tak mamy 5, 10, 15, 6, 7, 20 kart już mamy. 20 z 50. Hrabia Vlad Dracul, 1390 do czasów nieznanych. Nienasycony wampir, który był inspiracją fikcyjnej postaci hrabiego Drakuli stworzonej przez Brama Stokera, ojciec Vlada Palownika. Vlada Palownika, what the fuck? Co to jest, kurde, za nazwisko? Dara, możemy wrócić. Musimy z powrotem. Dobra, tu mamy ogarnięte. Oko na Maroko jest zamknięte. Więc teraz zobaczymy, co mamy po tej stronie. Może tutaj będzie coś jeszcze, bo tu skrzyneczka jakaś jest. Warto otworzyć. Dobrze. No i kolejna karta, kurde. Żadnej informacji nie mamy, że kolejne punkty? Szkoda. Szkoda, simply clever. Więc mamy potwory klasyczne teraz, dwie karty. To zauważyłem. Wielka kałamarnica? To chyba było. Nie, kałamarnicy nie było. Zmora starożytnych żeglarzy i studentów Hogwartu. Hogwartu, nie w Hogwartu, tylko Hogwartu. Jeśli zdecydują się na nurkowanie w jeziorze. No jest straszna, kurde, z mordy. To muszę przyznać, że jest ona przerażająca. Mordę ma okropną. No może uda nam się większość kart zebrać. Byłoby bardzo fajnie. Byłoby wpyte, bym nawet powiedział. Tu maszujemy, że, czy żadnej tej nie ma. Pracownia historii magii. Dobra, tu jest to, gdzie powinniśmy iść i chyba, dobra, idziemy tutaj, nie ma co tutaj na razie eksplorować. Zobaczymy, co się będzie działo dalej. Ta chyba cutscenka będzie, o ile dobrze pamiętam. O, Harry, widzę, że przyprowadziłeś przyjaciół. Czar, którego chcecie nauczyć, nazywa się zaklęciem Patronusa. Przywołuje Patronusa, coś w rodzaju strażnika, który jest tarczą osłaniającą cię przed Dementorem. Twoim zadaniem jest wejść tam i przynieść księgę z zaklęciem Patronusa. Spotkasz tam bogina, stwora, który przyjmuje postać największego lęku człowieka, co w twoim przypadku oznacza Dementora, Harry. Powodzenia! Czyli tak, bogin, postać, która przybiera postać tego, czego się najbardziej boimy. Czyli w tym wypadku dla Harry'ego to jest Dementor. To jak Ron na przykład boi się pająków, to bogin jest w stanie być pająkiem? Ciekawe. To jest naprawdę fajna sprawa, muszę przyznać.
Będziemy musieli się tam dostać. Dobra, okej. Widzę. Ja widzę! Dobra, co ja widzę? Buzie, buzie widzę w tym tęczu. I kolejna... Oj. Oj, tego nie planowałem. Kolejna bardzo fajna lokacja, muszę przyznać, graficznie. Naprawdę, to wygląda bardzo dobrze. I nie mam naprawdę do czego narzekać. Muszę pchnąć to dalej. I teraz ustawmy sobie te pierdzielniki. Gotowe. Okej, i będziemy mogli się dostać za pomocą Carpe Retractum. Tylko musimy odpowiednio stanąć, żeby Carpe Retractum wychwyciło. Dokładnie tak, jesteśmy na drugiej stronie. Bardzo dobrze. No i mamy kolejną część poziomu odblokowaną. To było easy bardzo. Podejrzewam, że takich tych... nawet nie wiem jak to nazwać, ale takich małych kolumnek, które musimy tutaj zaprowadzić, a raczej podłączyć do zasilania, będzie trochę więcej. O, mówiłem? Jest ich chyba 4, o ile dobrze pamiętam. O ile dobrze widzę też. I to są te kolumny na Carpe Retractum, które się pojawiają i znikają. Carpe Retractum. Dokładnie, musimy polecieć tam. To on! Uciekaj! No jest bogin, który przyjął postawę dementora. Raczej postać dementora, nie postawę, tylko postać. On się tu chyba będzie, kurde, zbliżał. Więc lepiej uciekać od niego. Nie! Uciekamy! Uciekamy, uciekamy. Won ode mnie, szczurze jeden. Nie, 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 proszę, 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 proszę. Jezus Maria. Won ode mnie, proszę, idź stąd. Idź stąd. Dobra, zajebiście. Jesteśmy po drugiej stronie. Teraz szybko tutaj przesuwamy te kolumny, żeby zasilić je, żeby sobie móc odblokować jakąś tam część drzwi. Wiem, że tutaj chyba są drzwi na 4 spuste albo 3 zamknięte. O, dokładnie. Jedna brama się otworzyła, zajebiście. Ale kurde, ten bogin tutaj lata. Weź stąd idź, typie. Proszę cię. Idź stąd, idź stąd, idź stąd. Proszę, pojaw się, ja chcę tam dalej. No nie! Idź stąd! Idź stąd! Dobra, jest. Jesteśmy... Ale bym spadł. Ale bym spadł. Dobra. Przesuwamy to, przesuwamy to, przesuwamy to. Idź stąd. Idź stąd, powiedziałem. Idź stąd. Puść. Uść mnie! Proszę! Raz, dwa. Dobra, jeszcze dwie strony. Kurde, nie!
Będę musiał się wyleczyć jakoś. Mam tutaj eliksir? Nie mam eliksiru! O nie! Najgorzej! No nie! Weź, idź! Cymbale! Alan jest upierdliwy, ale ten bogin jest upierdliwy, przysięgam, naprawdę wam, przysięgam. Na szczęście mamy checkpoint, tyle dobrze. Ta gra jest o wiele uczciwsza niż komnata tajemnic na PS2. Dobra, lecimy teraz tam, tylko musimy to niestety zrobić naokoło, bo jak żeby inaczej, nie możemy tego zrobić po prostu idąc w lewo lub w prawo. Zapominam ciągle, że on tutaj też se lata. Przydaje... Musimy kurde ogarnąć jakiś eliksir, kurde wiganowy czy coś. No tak się nie da grać, po prostu tak się nie da grać, jak on tutaj leci i mi zabiera kurde punkty zdrowia. Jeszcze ja kurde się przypadkowo spierdzielę na dół i dopiero będzie problem. Dobra, jesteśmy teraz przy przedostatnim tym, przy przedostatnim klocku, który musimy zasilić. No mówię, nie wiem jak to się nazywa, dlatego no nie śmiejcie się ze mnie, bo nie wiem szczerze naprawdę jak to się nazywa. I zasilamy. Elegancko. Przedostatnie drzwi się otworzyły, teraz trzeba do ostatnich lecieć. Jeszcze tylko jedna. Bogin, coś nie pykło tobie. Dobra, teraz pykło, bo teraz mnie dorwałeś. I poza tym wykrakałem. Aha. Czemu mnie gra w taki sposób troluje tutaj? O co tu chodzi? Czemu ja lecę w jedną i w drugą stronę, a nie mogę się dalej dostać? Dobra, powiem tak, jeżeli chodzi o tą praktykę, to to jest trochę bez sensu, co tutaj się dzieje z tymi... tymi... do złapania carpe retractum. Tymi takimi posążkami, czy chuj wie co to jest. Dobra, zostało ostatnie już. Zostało ostatnie. Niestety ja zginąłem w durny sposób. Dobra, jest. Jest, mamy to, moi drodzy. Udało się. Ogarnęliśmy właściwą drogę. Dobra. Teraz ustawiamy ostatnie drzwi, żeby odblokować. Ostatnie drzwi. Zajebiście.
Teraz tylko już się dostać na sam koniec. To będzie już chyba easy. Tak mi się wydaje. Kurde. Harry, nie ślizgaj się tak. No. Za daleko. Ojoj. To nie jest dobrze. To nie jest dobrze. Dawaj, jesteśmy coraz bliżej. Dobrze. Idziemy dalej, idziemy. Kurde, ała, ała, dalej. Tu mamy jakąś skrzynkę. Da się ją otworzyć? Czy nie? Nie, nie da się, szkoda, kurde. A wygląda, jakby dało się ją otworzyć. Dobra, mamy tutaj. Podnieś, możemy podnieść książkę. Mam! Księga z zaklęciem Patronusa. To on! Uciekaj!